A na koniec coś o sukcesach sportowych. Parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja w Wychwałdzie zdobyła mistrzostwo w czwartych letnich finałach diecezji bielsko-żywieckiej Bosco Cup, pokonując w meczu finałowym na stadionie w Wapienicy zespół Skończyc Małych 5-1. Młodzi piłkarze z Rychwałdu zagrają zespołem z Soli w meczu o Super Puchar Bosco Cup, który odbędzie się pod koniec sierpnia. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Na następne spotkanie z wiadomościami zapraszamy już za tydzień. Nie da się ukryć, że zbliżają się wakacje i to wielkimi krokami. My jednak nie próżnujemy i przygotowujemy dla Państwa nowe atrakcje. Oto fragment tych właśnie atrakcji. Ten niesamowity widok, który się tutaj rozpościera w dole, widzimy Stare Miasto Bielska Białej, wieżę Kościoła Zbawiciela, luterańskiego kościoła. W dali, wzgórze, trzy lipki z charakterystycznym krzyżem. Znajdujemy się, można się domyślić, na wieży kościoła katedralnego świętego Mikołaja. Widok jest piękny, ale tak naprawdę najpiękniejsze rzeczy znajdują się 61 metrów w dole, czyli w samym kościele, w samej świątyni świętego Mikołaja.